Ha, dzień dobry, Stalowa Wola. Dzisiaj, jak ostatnio, widzimy się w Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Chciałem Wam pokazać jeden malutki polski pojazd. Nie chodziło mi o naszą Ełkę, mróweczkę. Tylko pojazd, który stoi w środku, w muzeum. I jest niebieski. Cześć Asia. Cześć Rafał. Cześć, co tam dzisiaj zobaczymy? Dzisiaj zobaczymy coś bardzo fajnego, coś związanego z motoryzacją i taki smaczek dla fanów motoryzacji. Przeniesiemy się trochę w czasie, czyli do lat tak naprawdę 50. i początku 60., kiedy powstały w Polsce bardzo fajne i nowoczesne autka, czyli słynne Mikrusy. Dobrze, to ja Ciebie zapraszam do świata powojennej motoryzacji. No i on skąd się on w ogóle wziął tutaj? Skąd się wziął? To jest samochód, który należał do mieszkańca Stalowej Woli. My go pozyskaliśmy w pewnym momencie. No i trafił na ekspozycję. Może się to, co po niektórym wydawać, troszeczkę dziwne, dlatego że to jest produkcja nietypowo copowska, bo jest to produkcja już powojenna, natomiast ważne jest to, że Mikrusy były produkowane w Mielcu, a Mielec był takim zakładem, który powstał przed II wojną światową w ramach COP-u, z tym tylko, że jego produkcja nastawiała się wtedy na coś zupełnie innego, czyli na sprzęt zbrojeniowy, a konkretnie produkcję lotniczą. Fajnie, że tablice są RST, to już samo świadczy o tym, nie? Że on jest zarejestrowany. Dokładnie. On teoretycznie jest jako zabytek dopuszczony do ruchu, tak? On tak, jakby wyjechał, tak. No to mógłby się poruszać po ulicach. No bo on jeździł oczywiście do pewnego momentu. Tutaj jeszcze taka mała ciekawostka, bo w Muzeum COP-u, ale w tej starej jeszcze wersji sprzed paru lat, odbyła się w pewnym momencie taka wystawa, to było w roku 2010 i były rzeczywiście pokazywane Mikrusy i przy okazji otwarcia tej wystawy też odbył się taki mały zlot Mikrusów, wtedy się pojawiło 8 takich autek, oczywiście perełki zadbane przez właścicieli, bo Mikrus ma, jakby nie patrzeć, mnóstwo fanów i wielbicieli. A kolory pamiętasz, jakie były? My mamy akurat wersję jasno-niebieską, ale Mikrus był produkowany w kilku innych wersjach kolorystycznych. Była taka biało-szara, to była najbardziej popularna, ale była też wersja zielona i wiśniowa. O, to jest taki nieprzerobiony, bo z tego, co się dowiedziałem troszeczkę, to one kierunkowskazy mają przerywane. Mhm. On miga, tutaj niektórzy sobie dokładali na zderzakach, ale ten nie jest przerobiony z zewnątrz. Kierunkowskaz migał jak w amerykańskim aucie, na czerwono, bo tutaj nie ma pomarańczy. No tutaj chyba było mało jakichś takich interwencji technicznych i przeróbek, chociaż tutaj też taka ciekawostka mała. Bo Mikrusy, pomimo tego, że były dość popularnymi autkami, to były troszeczkę awaryjne. Całe szczęście z tymi awariami najczęściej właściciele radzili sobie sami. A jeżeli chodzi o wady tego samochodu, to miał jedną taką zasadniczą i tą wadą była cena. A ile kosztował? Mikrus był drogi, jak na ówczesne czasy, kosztował 50 tysięcy złotych, ale na przykład zniżka przysługiwała pracownikom zakładów, w których Mikrus powstawał. Oni mogli wtedy zapłacić za niego jakieś 30 tysięcy. Cześć. Cześć, witam Janiu. Witam Was. Jak jest stary samochód, to często przy nim stoję ja, ale to nie jest mój samochód. To jest samochód ze zbiorów Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Dlaczego? No bo Mielec to także miasto, które ma tradycje copowskie. Jak to powiedział Eugeniusz Kwiatkowski, COP będą budować pokolenia, my budujemy tylko zaczątki. I ten rozwój copowskich zakładów miał miejsce także po wojnie, a efektem tego jest właśnie ten przesympatyczny samochodzik Mikrus MR300. Dlaczego MR? Od miejscowości Mielca i Rzeszowa. W Mielcu wytwarzano ten samochód. Żartowano, że
przeciwieństwie do myśliwców, które wytwarzano w zakładach mieleckich, to była dokładnie odwrotność, bo samolot odrzutowy najpierw widać, potem słychać, a z Mikrusem było dokładnie na odwrót. Jak widzicie, tutaj jest spatynowany Mikrusik i zobaczcie, nie ma klapy bagażnika. Bagaże można było położyć albo na tylnych siedzeniach, albo można było przed nogami kierowcy też coś tam włożyć. Więc tak to mniej więcej wyglądało. Samochód był rejestrowany na 3 osoby dorosłe. Mogły jechać 3 dorosłe osoby, albo rodzice i 2 dzieci. Taka ciekawostka ze Stalowej Woli. Te samochody też tutaj się znajdowały. Parę nowych Mikrusów przyjechało. Między innymi późniejszy dyrektor naszej huty, inżynier Zdzisław Malicki, miał taki samochód. Był to czas boomu, jeżeli chodzi o urodzenia, także często raczej jeździły 2 dzieci i 2 dorosłych tym samochodem. W mojej rodzinie także taki był, mój dziadek też jeździł Mikrusem MR300, ale niestety z silnikiem był problem, bo wiecie, tutaj był bardzo prosty silnik, ja może pokażę, umieszczony z tyłu, dwusuwowy, chłodzony powietrzem. Czy jest otwarty? Jest otwarty, proszę bardzo. Silnik jak od motocykla, 300 cm sześciennych. No, maksymalnie mógł go rozpędzić do 95 km na godzinę. Ale wiecie, drogi też były inne w tamtym czasie, w związku z tym można było mu wybaczyć to. Natomiast nie można było wybaczyć awaryjności. I tutaj taką historię powiem wam. Tutaj jest otwarty, czy... No czuć historię, sobie delikatnie siądziemy, tak żeby się to nie wykopertnęło, bo on stoi na kubikach. Tak, wiem, także delikatnie. I zobaczcie, asceza, totalna asceza w tym samochodzie jest. Tutaj mamy szarą deskę rozdzielczą pomalowaną lakierem młotkowym o takiej specyficznej strukturze, jednoramienną kierownicę, tu klaksonik, no w tej chwili jest odłączony, wiadomo, stacyjkę, kontrolki podstawowe, cięgna, bezpieczniki. I tutaj możecie zauważyć, nie wiem czy to będzie widać, raczej nie, ale tutaj przed nami jest miejsce na jakieś drobne bagaże. Skrzynia biegów, tutaj mamy rozkładane siedzenia, także można było nawet przespać się w takim samochodzie. No baza turystyczna wtedy była dużo uboższa niż ma to miejsce dzisiaj. Tutaj napis WSK Mielec, Mikrus, no naprawdę fajne takie gadżety. Z drugiej strony bardzo proste mechanizmy, odsuwane ręcznie szyby, nie było odkręcanych szyb. Auto było bardzo głośne, no jedziemy jak w metalowej puszce, więc możecie sobie wyobrazić, że komfort jazdy był umowny. Ale tą historię, którą chciałem ci powiedzieć wcześniej, była taka, że moi dziadkowie pojechali takim Mikrusem, kupili lekko używany samochód od pracownika huty i okazało się, że pojechali sobie do, mieli jechać nad morze, ale dojechali tylko do Pułtuska, tam silnik się zatarł, wymieniono go na gwarancji, bo samochód był prawie nowy, ale no niestety dziadkowie nie dojechali nad to morze, wrzucili go na stara, jakoś zawieźli do garażu, natomiast babcia jeszcze przez kilka dni nie wychodziła z domu, ponieważ wcześniej z wielką pompą wyjechali jako jedni z nielicznych posiadaczy samochodu w bloku. I potem babci było wstyd i przez kilka dni jeszcze udawała, że jest na wczasach. W ogóle historia była taka, że jak budowano ten samochód, zbudowano prototyp, instalację elektryczną położono, spieszono się, bo to zawsze musiało być na jakieś święto. W tym wypadku to było święto 22 lipca. Elektryk wszystko to zrobił, samochód działał, a potem inżynier prowadzący mówi, no dobrze, to poproszę o schemat instalacji elektrycznej już po prezentacji. Mówi, ale ja nie mam, nie robiłem. I potem kilka osób musiało rozbierać i opisywać to, co on zrobił. To, co wyciągnęli, dopiero opisywali. Tak, musieli 2 razy robić. Dlatego tak to działało. Robotę. I ciekawostkę jeszcze wam powiem, związaną z naszym miastem. Inżynier Tadeusz Wydrop zaprojektował w hucie samochód bazujący na silniku Mikrusa MR300. Była to konstrukcja stalowo-wolska, stal 300.
planowano tam silnik Mikrusa już o powiększonej pojemności, bo do Mikrusa też planowano taki silnik. I ciekawostka jest taka, że sam inżynier Wydro, też posiadacz Mikrusa, studiował i dzielił pokój w akademiku z konstruktorem Stanisławem Duszkiewiczem, czyli z głównym konstruktorem Mikrusa. Ty, Janiu, a powiedz mi jeszcze na temat tego klaksonu, bo wydaje się taka kreseczka. No, klakson był taki bardzo minimalistyczny. A w formie. Jak w Citroenach takie kierownica? W Citroenach, tak. Kierownica była jak w Citroenie, dokładnie. Tutaj jest powleczona jeszcze takim... Takim drutem, nie tak drutem. Owinięta, takie... tak. Sznurem do kierownicy. Takie były wtedy modne sznury. Ile tu jest wyskanowane? Do 120, ale to raczej niemożliwe. Chyba, że byłby żagiel do tego samochodu przywmocowany, to może tak. Dobra, dzięki Janiu. Dobra. Za ten kawał historii. Trzymaj się, Janek, do zobaczenia. Wracamy do tematu historii, tak. Troszeczkę jeszcze tego auta. Tak jak Ci mówiłam wcześniej, te samochody były produkowane w Mielcu. Zakłady mieleckie w dużej mierze zajmowały się produkcją lotniczą. No oczywiście słynne Łosie, najbardziej znane, jedne z lepszych samolotów były produkowane w Mielcu właśnie. Natomiast przy Mikrusie mamy bardzo fajne nawiązanie do historii właśnie tej przedwojennej zakładów. Masz tutaj dwa takie elementy, jeden i drugi. Ten graficznie nawiązuje do pierwszego emblematu, logotypu polskich zakładów lotniczych, czyli WSK Mielec, bo na tej pierwotnej wersji był przedstawiony w locie żuraw. Tutaj mamy bardzo podobną opcję, tylko jest już oczywiście mocniej stylizowana, ale jest jeszcze taki element. I teraz zagadka dla Ciebie, czy to coś Ci przypomina? No, śmigło samolotu. Tak, śmigło samolotu i to jest rzeczywiście, to jest nawiązanie właśnie do tej lotniczej produkcji Mielca. Więc mamy tutaj jeszcze odwołania do tej historii copowskiej przedwojennej. W ogóle tutaj drzwi trzymają się na pasku. O, taki paseczek. O, tutaj mamy ten element jak z silnikiem Wankla, tylko chyba odwrotnie jest, bo ostatnio robiłem Mazdę RX-8 film i odwrotnie miała ten trójkącik, że niby ten silnik takie wzory miała wszędzie. Jeszcze jedna, teraz będziesz miał drugą zagadkę. Wiesz, ile powstało takich autek? Wiem, 1700-1800. A dokładnie? Nie wiem, no. 1728 dokładnie. Ach. Zaszło z linii produkcyjnej. Bardzo mało. Mało rzeczywiście, a szkoda, bo był to taki dość ciekawy polski produkt motoryzacyjny i bardzo fajnie, że sporo osób rzeczywiście o tego Mikrusika dba. Tak jak Ci wspominałam wcześniej, jest wielu fanów, którzy faktycznie odnawiają te samochody, ale żeby było ciekawiej, czasami je też troszeczkę modyfikują, więc to jest taki dodatkowy smaczek już bardziej współczesny. Tak mnie ciekawi jeszcze, tak. Bo jak mówisz, że 1728. Osiem. To tutaj jest tabliczka znamionowa, jak siedziałem, to widziałem, że jest. Ciekawe, czy jest jakiś numerek. Tu jest produkcja 59, ale tutaj wychodzi... No i możliwe, że to będzie taki właśnie 1364, 64 egzemplarz. Tak. O, tam jest chyba ten właściciel, tak? Tak. No, on akurat. Jak on ma na imię? Piotrek. O, i to jest nagrywane chyba nawet na ulicy tutaj, jak się leci w stronę Huty Ronda. Taki filmik możecie sobie tutaj oglądnąć i prawdopodobnie posłuchać i poczytać całą historię. I pewnie dokładnie tego egzemplarza na dodatek. Dziękuję, Asi, za zaproszenie, że mogliśmy Wam pokazać ten mały samochodzik. A my dziękujemy Rafałowi i zapraszamy ponownie. Super. Do zobaczenia. Do zobaczenia.